My tutaj już mamy od samego początku Harmider, więc nie wiem, więcej, tak? Ponieważ Bagna zapiniła przyjęcie. Więc no. I wiecie, co jestem ciekawa? Myślałam, że to przyjęcie zamieni na przyjęcie rodzinne. Bo zależałoby mi na tym bardzo. Podobno tak się dzieje, gdy mamy na parceli więcej osób z rodziny. Boże, ona mnie drugie. Powyżej 10. Czy coś takiego? Gdzie ty jesteś? Dobra. Tak, jak jest chyba 10 simów z rodziny na parceli, to wtedy... niby jest rodzinna impreza, ale ja nie wiem, czy jest ich 10 w sumie. Sławek, o co ci chodzi? Ma pełnię i miskę i chyba Damian nie przyszedł. Ja muszę sprawdzić, kto to jest. Nie, Damian jest. Tu jest Majka od nas, to są nasze dzieci. Błażej jest, Alina jest, Diana. To ma od nas. Nie ma... Kogo nie ma? Marceliny. Marcelina i Anny. A to Zozy nie przyszły. O nie, tak, nie wiem, gdzie ty zadzwonisz do nich. I zaprosisz. Nudy, nudy, bo nikt nie może wejść do domu. A Boże Święty, ja ich przecież muszę powitać. No na Boga. Maja, proszę cię. A nie, oni są powitani. A nie no, przecież oni przyszli na imprezę, to oni są normalnie. Nie, Anka jest tutaj. To wszyscy są, Marceliny tylko nie ma. Dobra, to daj spokój, Bagna nie zmienię. Nie no, po prostu, co tu się dzieje, ja się pytam. Ja sobie pozwolę tylko tych moich simów tutaj przeteleportować, to oni tam, wiecie, zwolnią miejsca trochę. Nie mogą tutaj... wszyscy oczywiście przyjechać. Tak wszyscy postawali, bo ja początkowo próbowałam w ogóle z parceli publicznej. Na parceli publicznej próbowałam zrobić taką imprezę, ale no tam nie szło, bo nie da się tyle osób w restauracji usiąść jest chyba, bo nie wiem. Albo nie miałam tego zrobić, albo... Chodź tutaj. Zapraszam do stołu, gość. Sławomir, halo. Było fajnie, dobrze jest pytać. To przed byli próbie. O, ja nie wiem, czy im wszystkim w ogóle starczy Barbie na to żarcie. Może weź jeszcze coś ugotuj. Jaki do zobaczenia, Anka? Dopiero co... Halo, co wy tu robicie? Aha, dobra, wy... Jest przecież Błażej i Alina, to nie mogą, bo oni są razem. Anna, zawodzisz mnie, naprawdę. Wiedzi, tu się szwendaniania, więc jakby co mała Alitka, o tutaj się szwendaniania. Będzie miała opiekunkę. Boże Święty, dajcie mi spokój. Ja tutaj próbuję zrobić przyjęcie rodzinne, halo. Ja ich policzę. Raz. Dwa. Chociaż nie wiem, jak mają inne nazwisko, to czy się liczą? No dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. No i tam jest Diana na górze, 10. No i co? Nie będę miała tego przyjęcia rodzinnego? Nic, no czemu oni nie jedzą? Nie są głodni. Nie są za bardzo, nie dobrze. W ogóle czekajcie, dziewczyny mają urodziny. No! Nie wierzę, po prostu nie wierzę, dopiero co mówiłam. Ja dopiero co mówiłam, że dawno nie było pożaru w mojej rodzinie. To jest po prostu... Mówisz masz, nie? W ten sposób właśnie wywołuje się silnika z lasu. Proszę bardzo. Gdzie ta straż? Faceci, halo, może byście ugasili pożar, coś? Kobiety nam się zaraz spalą, nie? Sławek. Cyril. A. Ty, ciebie chyba coś boli. Wracaj się. No nie, nie wierzę. A on się do pracy pojechał, no. Ja cię tutaj.
Do której ty pracujesz? Do 23, czy ciebie coś boli? Wracaj do domu. Jak zrobić, żeby on wrócił do domu? Jezus, Samaria, on miał dzisiaj się oświadczyć majce. Ja nie wierzę, po prostu nie wierzę. Bambina, weź ten sernik. Co wy wyprawiacie, ludzie? To jest koniec, moi drodzy. Zawsze imprezy u biedaków wyglądają tak samo. Sławek. Może weź ten sernik, proszę cię. Co wy robicie w tej łazience wszyscy? Zamknij tą klatkę. Wyłącz telewizor. Idźcie tańczyć, idźcie tańczyć. Idźcie tańczyć. Czemu oni wszyscy są brudni? Weź prysznic. Weź prysznic, proszę cię. I załóż potem. Aha, nie możesz. Świetnie. Nie no, mamy dobrą zabawę, nie? Pożar i wszystko, ale spoko, nie? Potem przebierz się z powrotem w to wizytowe. Jak oni mi wszystko niszczą. Moje cudowne plany. Co tu się w ogóle dzieje? Albina? Halo? Idź się umyj. Ona na dzisiaj zaplanowała po prostu oświadczyny. Po prostu tak nagadała Cyrylowi, żeby w końcu wziął się w garść i wszystko. A oni teraz co? Załóż słowa, nie widzę to. Wiecie co zrobimy? Nie będzie to tak całkowicie stracona impreza. Zrobimy urodziny bliźniaczkom. Tak? Chyba to już czas. Chyba. Bo one mają jutro urodziny. Więc zróbmy to teraz, żeby już potem dać sobie spokój. Zapraszam. Ty masz dobry pasek, dobry. Ty też masz całkiem spoko. Chodźcie. Musimy poczekać do 23, aż Cyryl łaskawie wróci z roboty, żeby móc oświadczyć się Mai, tak? Maja dzisiaj ma na 22 do pracy. Ale ona ma wolne? Nie, ona teraz ma do pracy. Gdzie ty jesteś, Majka? Zadzwoń i weź wolny dzień. Ty nie masz telefonu. Ty nie masz telefonu. Trzymajcie mnie. Trzymajcie mnie. Nie mogę. Masakra, nie mam do telefonu, bo wszyscy mam komórki. Wszyscy mam komórki. Wszyscy mam komórki. Rolipka. Proszę zadzwonić mi do pracy i wziąć dzień wolny. Mnie to nie obchodzi. A ty na dół. Urodziny dzieci mamy. Chodźcie tutaj na urodziny. Gdzie ty jesteś w ogóle? Miałyście buchać świeczki, dziewczyny. Halo. No. Nie, nie możesz jednak wyglądać. No to po prostu nie pojedziesz, muszę pilnować. Proszę bardzo. Diana się obżera po prostu chipsami. Nikt nie widzi, schowała się tutaj. No nie krępuj się, Diana. Jeść ci nie dali, co? A ja nie leżę na stole, pan się psuło. Czy wy zrobicie te urodzinki? Halo, halo. To jest, bo ty tutaj stoisz. O, poszła. Nie wierzę, po prostu to się dzieje. To nie wierzę, moi drodzy. O, jakaś masakra. A mogę sobie jakieś zdjęcie razem zrobić? Wszyscy śmierci. Zaraz się umyjecie. Dalej, dalej, no. Dmuchaj te świeczki, bo już nie mam się. Sławek jak się odstrzelił, czy to Błażej chyba, nie Sławek?
Kiko! To będzie... Tak, to dla ciebie będzie. Pragnie romansowania, kręcą cię mięśnie. I... Czy cię może kręcić? Może być. Nie no, makijaż to cię nie kręci, bo to makijaż to takie damskie. Ale co cię może kręcić? Mięśnie i... A może sport? Tak, sprawność fizyczna. Smród? Wszystkich odrzuca ten smród, może dajmy coś innego. No wampirów możesz... Nie wiem, tolerować. Nie, 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 trzy razy nie. Tak, jak widzę, młody talent, nieźle. Nie chcę się przechwalać, ale myślę, że radzę sobie naprawdę dobrze. Czuję się świetnie i z radością rozpoczynam nowy etap życia. No, no, no. Ja już poszłam żreć. Nie jesteś wcale tyle łona. Teraz, gdy miałam już więcej roboty, może byśmy spędzili trochę czasu ze sobą. Nie. Nie wiem, czemu oni tak wszyscy lgną do mnie. Studia. Może, może, może byś wybiegł jeszcze na studia. To nie jest taki głupi pomysł. Za jakiś czas. Co tu się dzieje? Ale Karolina jest śliczna. Zobaczymy, jak to wygląda. Dziękuję. A Karolina, ona może być takim przeciwieństwem trochę. Znaczy Cornelia, jej bym dała zdobywanie wiedzy. I właśnie co może ją kręcić? Może ją kręcić... Zdolności techniczne. Dobra, niech będą te zdolności techniczne i wytrwały pracownik, odrzucają bieliznę, no może niekoniecznie, co? Otyłość może nie, bo tutaj się każdemu może zdarzyć. A nie chcesz, że cię wampiry odrzucają, miejcie coś takiego. Nie, nikomu nie postanowiłem. Moje życie jest całkiem niezłe, jak do tej pory. Pora wykonać następny krok i sprawić, aby przyszłość stała się jeszcze lepsza. Gdzie ty jesteś? Pokaż się, kochana. No, elegancko się ubrałaś. Ale ta mina... Po prostu perfekt. Mina idealna. Tak jest, kochani, tylko jeszcze o... Głupie powiadomienia usunęły, bo miałam wszystkie screeny. No... Piękne dziewczyny się Sławkowi udały, piękne. Oczywiście ja sobie przebiorę i na następny odcinek będą wyglądały pewnie jeszcze piękniej. Także... Wszyscy śmierdzą, więc no. Czy Ania, Maja znaczy się sprząta? Co ty byś chciała? Urządzić przyjęcie urodzinowe, komu? Aha, pewnie swoje ten, swoje. O no. Czy wy to widzicie? O nie, to będzie tyle screenów z tego odcinka, że po prostu ja nie wiem, co ja dam na miniaturkę. Taki wybór. Uwielbiam. Mam nadzieję, że się... O nie, Diany się to nie spodobało, powinna się przeprosić. Masuj prawdziwej AI. Ale wy wiecie, że jesteście ze mną, nie? Czy wy nie macie tego? No. Dobra, one widzę, że tutaj mają dobry kontakt ze sobą. Diana. A zawsze idziecie się, dziewczyny. Weź ją tam podziwiaj, bo ona jest kosmitką, nie? Jesteś pełna podziwu, Diana. Poplotkujcie, co? Gęściory? Postawiłam nam budkę i porobimy sobie zdjęcia, co wy na to? Będzie fajnie, taka pamiątka. Jezu, zaraz nie skończę przyjęcie. Nie ma, ja nie jedź do pracy! O, nie jedziesz, dobra, przepraszam. Super, super, nie jedz, nie idzie, absolutnie. Tutaj widzę, Bagina sobie gra z kajtkiem, a w lekcje leżą na ulicy. Nieważne. To jest wszystko nieważne. Ale poszłaś tam, Karolinko?
zaproś Dianę do środka. Możesz? Możesz. Chodź, Diana. Zajmę sobie robię kocie. A ty idź się umyj. Tu jest zajęty... Człowiek. Wypad. Karolina idzie pod prysznic. Kornelia znaczy się, kurde. Zrób zdjęcie, zróbcie sobie śmieszne. A możesz z bratem zrobić? No widzicie, miała być impreza rodzinna, zaręczynowa, a tutaj mamy urodziny. Trzeba sobie radzić w życiu, nie? Super, a Diana wyjdzie z tobą? Podaj, bo ona nie może pewnie wyjść. Wypuść ją. Wypuść Dianę. Wyjdź. Może sobie ze słodkim zrobisz? A Diana już wyszła. Ej, ty miałaś zrobić... Bo ty sama sobie zrobiłaś zdjęcia. No bez jaj. Diana, ty... Paszczurze jeden. Chodź tutaj do mnie, kobieto. Ja chcę z tobą. Co za cinka. Chodź tutaj. Dobra, wrócił Cyril. Uwaga, zostają nam ostatnie 2 minuty. Trzeba się oświadczać. Uwaga, uwaga. Wszyscy zostawiają. Robina musi być świadkiem tego. Proszę tu podejść. Ty tutaj podejdź. Ty tutaj jesteś, dobra. Ty tam zdjęcie robisz. Ty podejdź. Ty też możesz podejść. Gdzie tam spanie? Ja na chwilę im wyłączę wolną wolę. Żeby mi się zaraz nie porozchodzili. A tutaj cykniemy szybko zdjęcie. Czy Diana dotarła? Nie dotarła. No, nie, ona nie może... O Jezus Maria, mam zablokowaną furtkę. Dobra, już cię odblokowałam, chodź. Po prostu nie wytrzymam nerwowo. Wbijaj, Diana. No, jeszcze 2,5 minuty, damy radę. Teraz. Zróbcie sobie te śmieszne zdjęcia, dziękuję bardzo. Cyril? Bierz sprawę swoje ręce. I teraz, jak ona się nie zgodzi. Jak ona się nie zgodzi. Cebole, buena nele cebo. Como clearna. Oh, oh, para cielo. Oh, revivo. Oh, cebo de bo. Zgodziła się, mimo że miała obawy i wcale nie chciała tego ślubu. Fajnie, już jej chyba zniknęła ta obawa. No i git. Ale on... Boże, nie mam słów. No tak, no matka go prawie zmusiła do tego, więc no musimy wybaczyć, tak? Włączenie z powrotem wolną wolę. No i dobra, ja tutaj będę kontynuowała robienie fotek. Właśnie z powrotem, nie ma prysznica. Ja chcę mieć jakieś pamiątki wasze. Bo wy macie strasznie mało zdjęć, a ja uwielbiam takie pamiątki w formie zdjęć. Z kim teraz też mieć zdjęcie? Może z Kornelią? Zrób się z siostrą. Co tam, Cyril, no? Oświadczyłeś się. Nie jesteś chyba zbyt szczęśliwy z tego powodu. Ale wiesz, no. Trzeba brać odpowiedzialność za swoje czyny. I tak żyjesz w związku z Mają, więc co ci za różnica? Co ci za różnica, kochana? Kochany, Boże, kochana. No, póki zapomniałam o Lolicy, nie tam. Ona tutaj w klasie dobrze całkiem. Wszyscy się nią zajmują. O, Danem, patrzcie, Danem się zajmuje. A właśnie z Damianem mogłabyś sobie zrobić kocie. Oj, coś się... Przycięło. Super, narażam sobie dziątek. No, zaraz kończymy ten odcinek, bo już mamy północ. No ale co? Impreza u Dana, bałam, ten zwykle, kurde, bale. Damian, chodź, zostaw Lolitkę, tutaj Maja się nie zajmie. A ona co? A, Balina, wszyscy jedzieli. Damian, chodź, rób sobie focie z siostrą. Idziesz? Super. Nura, też ty zdjęcia z nami?
zaraz przyjdź się kończy. Ja tutaj jeszcze, zaraz postaram się troszkę poogarnąć. Bo przyznaję, bez bicia trochę ich olałam teraz, nie? Bo ogarnąć taką rodzinę to naprawdę czasem po prostu zostawiam ich, żeby sobie robili co chcą. Tak, gdzie jest mama Lolita? Ona jest już w łóżeczku, także proszę mi ją ładnie zostawić. Balbina, kochana. Jezus, ta łazienka jest w opłakanym stanie. Balbina, skorzystaj, przetrój gości i idź spać. Nie, nie, nie. Tutaj masz kibel. Serio, jesteś w dobrym stanie. Tak, Lolitka teraz śpi w tym pokoju po Kajtku, no bo po co nabudzić rodziców, jak może sobie tam spać spokojnie w swoim pokoju. Ale tutaj jeszcze nie wyszliście z tego. Ty to potrzebujesz do toalety, moja droga, a nie do dziecka się robisz. Boże, tutaj trzeba naprawić. No, Kajtek jedyny mądry poszedł spać, tylko nie do swojego łóżka, nie? Dobra. Malutka już tam sypia, o. Super. O, chodź tu spać, kochany. Pipiki. Karolinka narobiła sobie, chodź. Tu możesz podejść powoli na górę. No i dobrze, moi drodzy, 14 sekund imprezy. Jak zwykle balanga na całego. Udało mi się, kurczę, zrobić wszystko naraz. Urodziny, zaręczyny, pożar. Także impreza udana jak zawsze, nie? Także no. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnych. Pa, pa!